Cześć wszystkim, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w gierce, słuchajcie, związanej z Molang i będziemy dzisiaj płoszyć Biedronki, słuchajcie, przepłosz Biedronki, tak się gra nazywa, ładowanie gry, gra jest po polsku, jak widzicie, tutaj te stworzonka sobie jedzą, piknik urządzają, mają tutaj, jest jakiś ptaszek żółty, na pewno wiecie, jak się te postacie nazywają, a my musimy szybko klikać i przepłoszyć Biedronki, które chcą zepsuć piknik naszym bohaterom. Jak widzicie, tutaj jest czas potrzebny do zjedzenia, więc tą babeczkę tutaj je nasza postać, Molang, tak? I musimy klikać w te Biedronki, żeby one nie doszły do tego kocyka, żeby nie zepsuły pikniku, więc musimy szybciutko ćwiczyć nasz refleks. Tak właśnie ta aplikacja, ta gra ćwiczy bardzo fajnie refleks dzieci, więc musimy być czujni, spostrzegawczy i szybko klikać. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Co widzicie w ogóle na tym kocu? Który tutaj piknikowym, w tym piknik, który sobie urządzili, bo słuchajcie, jak jemy sobie na kocyku z koszykiem jedzenie, prawda, z przyjaciółmi, to jest piknik. Można też samemu urządzić pikniczek. Jak widzicie, mamy tutaj też sok. Sok chyba pomarańczowy, jest kanapka, sandwich z angielskiego się nazywa, ponieważ słuchajcie, jest taka trójkątna, to jest typowo angielska potrawa. Wymyślił ją Lord Sandwich, który w sumie też eksplorował, był też wielkim odkrywcą i lordem. Zielone jabłuszko, banany tutaj widzę są, tutaj bananka je ten żółty ptaszek. Okej, lecimy. Nie pozwolimy tym Biedronkom zepsuć pikniku. One też chcą coś sobie wziąć, ale Biedronki nie jedzą takich rzeczy, Biedronki jedzą co innego. Także nie możemy pozwolić na to, żeby zepsuły nam piknik. Klikamy, a one wtedy się wystraszą i przechodzą dalej, uciekają po prostu. Musimy klikać te Biedronki. Biedroneczki są w kropeczki, chyba nam się uda. Pięknie, udało się, subcio. Próbujmy jeszcze raz. Zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. Oj, tutaj jedna Biedronka prawie weszła na kocyk. A zobaczmy, co się stanie, jak te Biedronki wejdą tutaj. Aha, patrzcie, nawet kurczaczek może je przepłoszyć. Super. No to już wiemy, jaka jest dodatkowa rzecz, która pozwoli, czy jakaś umiejętność tego ptaszka, która pozwoli przepłoszyć te Biedronki. Stonki Biedronki. I chyba nam się udaje nawet je spłoszyć. Czy jeszcze jakaś Biedronka tutaj leci? Są kolejne. Okej, proszę bardzo. No i mamy Biedroneczki, słuchajcie, pięknie, udało się. Tak by wyglądała ta gierka na podstawie Molang. Ja was zapraszam do kolejnych, a tymczasem uciekam. No i do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam.